Jak poprawić watch time Twoich filmów? Dzisiaj spojrzymy na konkrety, statystyki i liczby. Dzień dobry moi drodzy, Jakub Klawikowski z tej strony. To jest kanał, na którym możesz się dowiedzieć, jak lepiej tworzyć filmowe historie, jak filmować, montować. Subskrybuj, aby otrzymywać tego typu materiały regularnie. Zachęcam też do zajrzenia na Instagram. Tyle wstępu, idziemy do konkretów. Jak wydłużyć czas, który widzowie spędzają na oglądaniu Twoich filmów? Najprościej, po prostu twórz ciekawe historie na tematy, które interesują widzów. Zapraszam Cię, aby spojrzeć na statystyki najczęściej oglądanych filmów na naszym firmowym kanale ASF Studio. Potrzebujemy do tego laptopa. Naturalnie mówimy tutaj o momencie, w którym widz już znalazł Twój film, zobaczył miniaturkę, zobaczył tytuł, zdecydował się kliknąć i teraz Twoją rolą jest utrzymać jego uwagę. Jak to zrobić? Patrząc na nasze statystyki, najlepiej zaangażować go w ciekawą historię. I mówię to w kółko, powtarzam to już nie raz, zrobiłem na ten temat kurs, i statystyki to potwierdzają. Te materiały, które są najczęściej oglądane na profilu ASF Studio na YouTubie, to zwykle dłuższe formy. Dłuższe formy, które opowiadają na przykład o rowerach enduro, o metodzie ćwiczeń Kantienika, czy materiał, który ma już ponad 10 lat, Dartmoor Inside Story, a więc historia tego, jak powstała i jak działa, a przynajmniej działała kilka dobrych lat temu, firma Dartmoor, którą możecie kojarzyć z różnych grawitacyjnych części rowerowych. Celowo nie mówię tutaj o filmach, które są również w czołówce tych wyświetlanych, ale za którymi stoją różne znane postacie, na przykład Jolanda Neff, Szymon Godziek, czyli scena rowerowa. Liczby w tym przypadku nie kłamią. O ile shorty, reelsy, TikToki mają tę wadę, jeżeli chodzi o statystyki, że bardzo często zliczają pewnego rodzaju bezmyślne przeklikiwanie, ponieważ to algorytm podsuwa i od razu odpala filmiki. Natomiast w wypadku YouTube'a to jest świadoma decyzja widza, który klika i chce obejrzeć dany materiał. Dlatego ja zupełnie inaczej traktuję te liczby wyświetleń na filmach, gdzie rzeczywiście ktoś kliknął, żeby to obejrzeć. To ma dużo większą wartość, bo nie liczą się same liczby. Liczy się, kto tak naprawdę z chęcią ogląda te Wasze materiały, kto potem się decyduje na zakup, czy na zaufanie Wam i śledzenie tego profilu. Chodzi o budowanie społeczności, nawet niewielkiej, ale takiej, która jest w jakimś konkretnym celu i jest zaangażowana. YouTube ma to do siebie, że film może żyć bardzo długo w tej przestrzeni. To nie jest tak, że po kilku dniach od publikacji on po prostu zniknie i już świat o nim zapomni. Tutaj tak ewolucyjnie, kroczek po kroczku, kropelka po kropelce dociera do nowych widzów i to właśnie widać. Dzięki temu, że film ma dobrą miniaturkę oczywiście, jest dobrze otagowany, ale po kliknięciu ci, którzy kliknęli, zostają, film podawany jest dalej. I w taki sposób już organicznie osiągnął 500 000 wyświetleń od 2015 roku. Ten film trwa 48 minut. Jego średni watch time w tej chwili to 9,26. Czy to mało? 1/4 filmu. Ale wyobraźcie sobie 9,5 minuty w świecie wszystkich dzisiejszych short contentów. To jest naprawdę dobry wynik. I to, czego szukacie, jeżeli chodzi o długą formę, to jest tego typu statystyka. Jasne, oczywiście, że w pierwszych sekundach, w pierwszej minucie odpadnie dużo ludzi, którzy nie są gotowi na poświęcenie w tej chwili długiej ilości czasu, więc ci wszyscy ludzie na początku odpadają. Siłą rzeczy macie mocny zjazd, natomiast potem te osoby, które są zainteresowane, 40-30%, duże wypłaszczenie, mała retencja, zachowanie uwagi przez naprawdę, naprawdę spory czas. Czyli ci, którzy rzeczywiście chcą oglądać, to już siedzą i oglądają. Tak samo dzieje się na przykład w filmie Dartmoor Inside Story. Tu jest nawet lepszy wynik. Lepszy watch time w stosunku do całej długości filmu, bo 29%. Liczba osób, które odpadają w tej pierwszej minucie, w pierwszych 30 sekundach, również mniejsza. Aż 66% widzów ogląda po 30 sekundach, czyli
dzieje się coś, co im mówi: hej, zobaczysz ciekawą historię? Przygotuj się i zostań z nami. I rzeczywiście zostają. Co ważne, te wszystkie filmy mają również napisy po angielsku i są kierowane do polskich widzów, ale zagraniczne osoby interesujące się kolarstwem również mogą czerpać z tego przyjemność, ponieważ wiedzą, o co chodzi, są w stanie śledzić narrację. Ta liczba wyświetleń wpada na taką stałą rosnącą. I zobaczcie, co się dzieje w filmie Kantienika na temat tej metody ćwiczeń. Te liczby rzeczywiście idą równo do góry. Na początku bardzo wolno to szło, ale po jakimś czasie YouTube załapał, że ta treść dla osób, które szukają informacji na temat tego typu ćwiczeń, jest ciekawa, jest interesująca i mamy znowu tę samą sytuację. Po odpadnięciu osób, które nie są gotowe na to, żeby oglądać długą formę w danym momencie, mamy mocne wypłaszczenie, 27,5% obejrzenia. No i jakie są wnioski z tych informacji? To, co jest kluczem, to umiejętne opowiadanie historii. Jak to robić? Uczymy tego, nieważne, czy robisz super efekty, super przejścia, niesamowite materiały w After Effects, i tak filarem, podstawą powinna być dobrze skomponowana narracja, która prowadzi widza krok po kroku, daje mu na początku pewnego rodzaju zajawkę i wzbudza ochotę na zobaczenie tej historii do końca. Tak to działa, da się tego nauczyć, robimy to, uczymy w sztuce montażu. Sprawdzajcie te materiały, bo warto, bo to się zwróci. To jest długofalowa inwestycja, która procentuje przez lata, tak jak widać na przykładzie materiałów na naszym kanale. Jeśli masz pytania w tej kwestii, zostaw je w komentarzu, zostaw subskrypcję, śledź również nas na Instagramie, no i oczywiście zajrzyj na sztukamontażu.pl i dowiedz się więcej na temat tego, jak budować filmowe historie. Do zobaczenia i powodzenia!